Nowe Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl. Młodzież Polonii rozwija się bardzo dobrze. Nasi szachiści postęp potwierdzili chociażby podczas ostatnich kwalifikacji do Mistrzostw Kraju Juniorów. Skończyły się Mistrzostwa Strefy Dolnośląsko-Lubuskiej, które były półfinałem do Mistrzostw Polski Juniorów w przyszłym roku. I z tego turnieju awansowało 7 naszych zawodników. I tym samym już mamy 22 zawodników w różnych kategoriach wiekowych na przyszłoroczne Mistrzostwa Juniorów. Dla Polonii to wielki sukces. Młody narybek zdaje egzamin, a kwalifikacje są potwierdzeniem, że klub zmierza we właściwą stronę. To jest jeden z lepszych wyników, jaki mamy, ponieważ już 22 zawodników mamy, a te grono się może jeszcze powiększyć. Jest to też owoc współpracy między klubem Polonia Wrocław a Młodzieżową Dom Kultury Fabryczny. Najważniejsza impreza dla juniorów na świecie dopiero co się rozpoczęła. Mamy tam dwie nasze przedstawicielki. W niedzielę rozpoczęły się Mistrzostwa Świata Juniorów we wszystkich kategoriach wiekowych w Portokaras, greckiej miejscowości, na której to mistrzostwach startuje Mariola Woźniak w kategorii dziewcząt do lat 18 oraz Magdalena Pawicka do lat 8. Turniej się dopiero rozpoczął, więc liczymy na to, że nasze dziewczyny osiągną satysfakcjonujący wynik zarówno dla nich, jak i dla klubu. Zawody potrwają do 5 listopada. Polonia promuje szachy. Ta królewska dyscyplina to nie tylko coś dla zawodowców. Klub organizuje amatorskie turnieje. Każdy piątek zapraszamy na otwarty turniej, który może zagrać każdy zawodnik bez względu na umiejętności. Turniej jest otwarty w piątek 17:30 w naszym klubie. Więcej o szachowym klubie na stronie internetowej wrocławskiej Polonii. Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl